Drodzy współbracia, drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie pozdrawiam Was z kościoła świętego Józefa w Gdańsku. Przy tym kościele wspólnota misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej prowadzi m.in. stały konfesjonał, kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie Wielkiego Tygodnia dziesiątki, setki ludzi przystąpiło do kratek konfesjonału, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia, dobrze się przygotować do świąt wielkanocnych. I oto już te święta. Chciałbym najpierw bardzo podziękować wszystkim współbraciom za gorliwą posługę duszpasterską w czasie całego Wielkiego Postu, a na te święta wszystkim misjonarzom oblatom, przyjaciołom misji, naszym przyjaciołom życzyć doświadczenia mocy Chrystusa Zmartwychwstałego, który każdą słabość, każdy grzech, każdą śmierć zamienia w doświadczenie zmartwychwstania, życia, mocy Ducha Świętego. Niech tej mocy Ducha Świętego nie zabraknie Wam przez całą resztę tego roku. Niech nigdy jej nie zabraknie w Waszym życiu. Szczęść Boże. Wesołego Alleluja.